Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. Tym razem coś trochę nietypowego, bo będzie konsola CDI, jednak pogramy w grę, która ma ledwie 2 tygodnie. Co jest trochę szokujące w przypadku konsoli, która ma już ponad 30 lat. Akurat ten egzemplarz może być trochę mniej niż 30 lat, ale chodzi o ten mniej więcej rząd wielkości. Co ciekawe, na tą konsolę powstało około 150 czy coś takiego gier komercyjnych, tam około pewnie 200 czy coś takiego różnych programów edukacyjnych, jednak gier niezależnych, tak zwanego homebrew, powstało niewiele. Z tego, co udało mi się ustalić, tego typu gier powstały 3. I mamy właśnie wypalone na płytce jedną z tych 3 gier. Poprzednie powstały kilka lat, jedna powstała chyba kilka lat temu, zakończył się jej jakby tutaj pracę nad nią, ale nie została ukończona. Jedna była jeszcze tam kilkanaście lat chyba wstecz. A ta jest świeżynka, napisana przez jednego pana, tutaj detale i dokładne namiary podam w opisie, która jest, została napisana podczas samej epidemii tutaj naszej covidowej, gdzie pewien pan programista stwierdził, że się nudzi i spróbuje swoich sił w napisaniu gry na Philipsa CDI. Uważam, że wyszło mu całkiem fajnie. Jest to, można powiedzieć, demo. Są tylko 4 poziomy, ale warto się temu przyjrzeć. A co dodatkowo, po prostu jest taki pewien dreszczyk emocji, że wydaje nam się, że konsole, które już ileś lat nie były używane i tak dalej, że tutaj jakby już nic się nie zdarzy, nie będzie nowych produkcji. A tu proszę, pojawiają się nowe produkcje na konsole sprzed 30 lat. Uważam, że gratka niesamowita. Dodatkowo pikanterii dodaje fakt, że sama grupa fanów konsoli Philips CDI na Facebooku to szokujące około 500 osób, 500-600 osób. Więc jakby społeczność samego Philips CDI nie jest duża. Jest to mała grupa tutaj zapaleńców tego typu formatu. Ale proszę, mamy kolejną zabawkę, którą możemy się pobawić. Gra nazywa się Nobelia. Do dokładniejszej recenzji tej gry podeślę tutaj też namiary, gdzie można sobie więcej przeczytać. Więc mamy ekran startowy. Możemy sobie przejść dalej. Tak jak powiedziałem, są 4 levele. Gra przypomina grę Bombermana. I mamy teraz, co jest naszym celem. No musimy tutaj w tych skrzyneczkach, ja tutaj będę pada, pokażę mniej więcej, jak tą grę się gra, żeby było też trochę to widać. Jest muzyczka, jest tutaj jakaś pani, która tu chodzi i musimy tutaj dojść do tej skrzyneczki. Teraz jak tutaj się do niej mamy dostać? Tu nie możemy, tu nie możemy. Wydawało mi się, że ten level wyglądał trochę inaczej poprzednio. Spróbujemy tutaj do niego się dostać, jeszcze od innej strony. Czy możemy stawiać te bomby? Nie, nie możemy. Musimy otworzyć jakąś skrzyneczkę tutaj z tą bombą. Wydawało mi się, że muszę dojść w tamtą stronę, ale tutaj jest jakieś takie bagienko. A, jednak mogę tu zejść, to po prostu kwestia mojego pada tutaj, którym gram, gdzie jest to taki bardziej pilot i tutaj nie zawsze jest to tak łatwo tutaj wycelować. O, widać. Może jak będę mieć innego pada, będzie się przyjemniej grać. O, możemy tutaj wyjąć sobie bombę. I teraz mamy ładunek wybuchowy. Zejdźmy sobie niżej. Aha, ja tutaj albo trzymam tak, żeby było widać, a przez to... Zejdźmy sobie niżej. Bum! Ach! Się nie udało. No to spróbujmy jeszcze raz, skoro już teraz wiemy gdzie. Spróbujemy przejść tę pierwszą planszę. Wiem, że chodzę troszeczkę jak pijany. No, wybaczcie, nie jestem jakimś wielkim gamerem, streamerem. Ale jestem pod wrażeniem po prostu tego, że można było zakodować taką grę po prostu jako taki projekt hobbystyczny.
dodatkowo na konsolę, na którą gier takich hobbystycznych, tych homebrew, nie wyszło naprawdę sporo. Wyszło ich ledwie 3. Znaczy na niektórych grupach podają trochę więcej, ale ja doczytałem się tych informacji o 3. Była jeszcze jakaś taka gra z żabą. Wej! Kurna, jeszcze raz mnie tu zabiło. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Wiem, że będę tu przechodził bez końca. Widać tylko tam 4 levele, a zabawy co niemiara, bo ponieważ ten pad ma taką czułość, że do gier takich bardziej fabularnych, typu przygodowych, coś, gdzie tylko wybieramy lewo-prawo, to się nadaje, ale do gier, gdzie tutaj już dynamicznie trzeba iść do przodu, to mimo, że trzymam na przykład ten przycisk, to ludzik mi się tu zatrzymuje i widzę, że największe mam problemy z chodzeniem w górę. Więc może spróbujemy troszeczkę inaczej podejść tutaj do sprawy. No, chodzenie w bok widać też nie jest mocnym atutem. Ciekawa sprawa jest taka, że jest tych konsol wydaje się być więcej na sprzedaż niż kontrolerów. Bo widziałem też wiele aukcji, gdzie bez kontrolerów sprzedawane są te konsole. A teraz trochę to chyba inaczej wygląda, łatwiej. O, spróbujmy teraz tak. I będzie w górę. O, niech to jeszcze raz spróbujmy, kurczę, ile już tu idę, na 6 minut, dobra, spróbuj, miał być krótki materiał, najwyżej przytnę trochę tutaj moje gadanie, bo, no idź do góry, jest, spróbuję w dół z tą bombą pójść, a nie w górę. Coś mi się wydaje, że tutaj ten pilot będzie wymagał jakiegoś grubszego czyszczenia, żeby zaczął uchodzić, albo wymiany jakichś gumek, skoro są takie problemy. Moje umiejętności gamingowe też nie są na najwyższym poziomie, ale ten pilot nie ułatwia sprawy. Ok, jeszcze raz bierzemy bombkę. Jakby co, dam link do filmiku, który jest tutaj trochę... Och, udało się. No i do góry chodź. No właśnie, i to jest ten problem, że do góry jest problem, żeby ta postać przeszła. O, i tu postawimy. Pójdziemy w tamtą. Okej, udało się. O, otwarło się. Kłoda zdjęta. Przejdźmy do drugiego levelu. Właśnie, no i zamiast w górę idzie w bok. No, jest, idzie do góry. Jest. Aha. No może już obejdźmy to naokoło, będzie szybciej, niż jak mam wysadzać i iść tutaj. Jest, idziemy do góry. Jest, udało się. No już nie oszczędzę wam mojego gamingowania na pozostałych planszach, bo nie będzie to pewnie nic godnego oglądania. Jak powiedziałem, link do filmiku, gdzie jest przejście całości, pewnie na trochę lepszym kontrolerze w opisie. Dajcie znać, czy takie recenzje, gdzie próbuję grać w jakieś gry na tym Philips CDI-u dalej publikować, czy może lepiej nie. Zastanawiam się tylko po prostu na takimi ciekawszymi grami, które rzeczywiście tutaj coś wnosiły, ale ta gra i to, co jest niesamowite w tej grze, to jest to, że ona powstała dopiero co. Oczywiście na komórkach i tak dalej możemy mieć gry z dużo lepszą grafiką, ale mieć nową grę na 30-letnią konsolę, to uważam jest coś. W takim razie stąd chciałbym życzyć autorowi gry dalszych sukcesów i tego, żebyśmy mogli się cieszyć kolejnymi levelami. Trzymajcie się. Cześć.